A ceremony? Forgive my father. He mistook you for one of the Risen. If you make for sacrament, there are worse things than bandits up ahead. A great beast is loose in these glades. They say it used to be a man. I wanted to go after it, but father says... Father says the Torn are not to be trifled with, and he's right. I don't fear the pestilence any more than a wild boar. One day, they'll sing songs about my skill with a bow. I'd prefer you alive to sing them yourself, daughter. Dobra, zupki zrobione. Bym musiał troszkę tych grzybków jeszcze. Moczary Orbana już. Ej, tu jest ten. Tu jest ten szepcik. Chyba pójdziemy na dół, nie? Ale jaja. Ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, wam powiem. Dobra, spróbuj tutaj. Łeb sobie rozbił oczywiście. I mamy szepty jak coś, elegancko. Pamiętajcie, ognicho to nie szept. Dobra, gdzie my teraz jesteśmy? O, gdzieś tutaj. Bo oczywiście szybkiej podróży to tu nie ma, nie? Oczywiście, że nie. Oj, tu jest sakrament już. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Progresujemy? Niemożliwe. A, i tu jest ten skrót. Sztosik? Sztosik. Forteca marynarzy. Dobra. O, i tu jest to. Dobra. Jedna zupka zrobiona, git. Ja jeszcze zrobię? Aha, jeszcze zrobię. Dobra, 7 zupek mam. Dobra, teraz to mogę iść. To teraz tak, ale w sumie i tak musimy na dół, nie? A, czyli tu nie musiałem sobie głowy rozwalać. Kurde, ale eksploracja. Dawaj rybę. Może tego, kraba nam się uda. No. Bierze? Surowy karp. Nie to. Tam były jakieś krewetki, nie? O, patrzcie. Iluzoryk. Albo... Albo mam tu iść. Albo tu jest boss. Sekretny? O kurde. Wydaje mi się, że to będzie lepsza już lokacja. Mocniejsi przeciwnicy. Ale mnie pociachał. Dobra, mam level. Jest progres. No, to jak się nauczę parować, to może i bez bloku przeżyję, ale nie wiem jak długo. Tam jest w ogóle ognicho. Mamy levelik. Hardcore. Pod zręczność coś było, nie? Inteligencja. A, jeszcze mamy udźwig. Najpierw to idziemy w podstawowe statystyki. Prędzej czy później dostanę jakiś miecz. Mam nadzieję. Mam nadzieję, naprawdę. Dobra. Mogę go zrzucić? Mogę. Dawaj grzyba. No, teraz już lepiej, nie? Ale powiem wam, że dopiero odżyję, jak będę miał miecz. Tylko wtedy nie będę mógł używać
magii, może tak nie ma jakichś takich mieczyków. Nie no, mieczyki powinny być, ale... Może nie ma takich hardkorowych na start, żebyśmy troszkę tą magią pograli, nie? Dostał mukę! Dobra, to kto to jest? Co? To jest jakiś boss? Dobra, to jest chyba jakiś mini boss. Dawaj, bierz wszystko. A i tu jest ognicho, tak? Mogę sobie zupę nawet zrobić przy nim. Nie wierzę. Czy jestem wtedy nietykalny? Ciekawe. Ciekawe, ale raczej nie mam szans z tobą. Z żadnym bossem nie mam szans. Co tam fajnego? Dobra, to już było. No ten jest słabszy. Jeszcze zobaczmy mapę. A poszliśmy właśnie w drugą stronę. I to mi się nie podoba. Lepiej do tego Sakramentu najpierw. No dziwne, że tu backstaba nie odpalił. Kurde, jakąś trutkę. O nie, po mnie. Dobra, wreszcie dostał. No nie wierzę, ej serio? Ale rzeźnia. Powiem wam, że takiego solca trudnego to jeszcze nie grałem. Rzeźnia jest. Ale naprawdę chciałbym miecz zwykły. Tylko gdzie go zdobyć? Ogólnie mi się wydaje, że to jest poboczna lokacja, bo my powinniśmy tym mostem lecieć, ale... Już spróbuję tego dziada. Nie da się mu backstaba nawet, nie? Dobra, uciekaj. To powinno się w ogóle podpalać tutaj. Ale by było. Dobra, uciekaj stąd. No, wydaje mi się, że... A, tu mogę gotować? Wydaje mi się, że... My po prostu przyszliśmy w poboczną krainę. Dobra, dawaj jeszcze jedno. I tam bym musiał górą lecieć na tą fabułę i dopiero coś się powinno ogarnąć. No tak, to jest dramat. 44. 44. No ogólnie ta chmura pięknie wygląda, nie powiem. Chmura wygląda pięknie. Dawaj grzyba, dawaj to. What? Jak ja tu spadnę. Kurde, pierścień piór. A to jest podobno, chociaż trochę inny, nie? Ten ma stówkę, odporność na gorąco. Aha, to są inne odporności. Ale też pierścień piór. Oj, tu jeszcze można niżej. No wydaje mi się, że to jest właśnie jakaś poboczna kraina. A, jest ten. Jest ten. Powiedzmy, że ognicho. No, bo tu sobie przechodzimy i tu bym miał już fabułkę. No to nieźle. Idziemy jeszcze na explore. Dobra, dawaj trochę grzybów. I tu jest skrócik.
Elegancio. Tam też będzie skrócik. Branchesy. Dobra, może być. O tu. Tu to do wody. Tylko gdzie my jesteśmy? A, to się z tym łączy. Forteca. Bezpiecznie. A właśnie. Dobra, w fortecy jest już bezpiecznie, czyli tu byliśmy. Dobra, dobra. To ja bym sobie mógł nawet przejść do kowala. Czy nie do kowala? O, tu też jest jakieś przejście jeszcze. Kurde, ale on atakuje, nie? Agresywnie. Dawaj zupę. Kurde, chyba mnie zatruło, dobra. Tu mnie zatruło, proszę państwa. Tu co mamy? No tu chyba można rozwalać te, nie? Bramy. Nie. A dziwne. Jakiś taki bosik. No tu jest jak nic arena z bossem. Dobra, ale wiecie co? Chyba stąd na razie pójdziemy. Chociaż jakbym z drugiej strony to ogarnął. Kurde, jest hardcore. No i tam jest jakiś przedmiocik. Tylko pieniądze? What? Dawaj, otwieraj! Wątpię, że stąd wyjdę żywo. Oj, wątpię. No nie da się właśnie tych łupów zebrać, nie? To jest dosyć hardkorowe. Że to nie idzie automatycznie. Dobra, i tu sobie podpływamy. No nie spodziewałem się takiego poziomu trudności. Nie spodziewałem się. Jestem w ciężkim szoku, wam powiem. A, i tu sobie idę. Aha, tu sobie idę i ginę. To wiecie co? Bo jest za ciężko. Totalnie jest za ciężko. Tak nie powinna gra wyglądać na początku. Idziemy na fabułę. Tam, gdzie powinniśmy. Może dostanę jakiś mieczyk normalny. Dobra, dawaj 4. Bo my wszystkie zasoby tu stracimy, jak tak dalej będzie. Dobra, to idę na tą ścieżkę, nie? Na ten mościk. Dobra, i wiecie co? Tutaj musimy iść na górę. Tutaj musimy iść na górę, oczywiście kusznik od razu. Bo jest zbyt hardkorowo w tamtym miejscu. To nie powinno, teraz się wydarzyć, nie? Już nie mówię o... wykorzystaniu zasobów i tego, że nie ma miecza żadnego, ale... Dobra, spadł. Ale tu powinniśmy iść, tak. Tu powinniśmy normalnie iść fabułką. I by było spoko, by nam troszkę oszczędzili. No, w sumie damy sobie tak. Problemów. O, jest mieczyk. O, dobra, no i tu musiałem przyjść. O to chodziło, splamiony krwią miecz. 14. Piruet. No,
Dobra, teraz mogę grać. Zaczynamy grę. O, tu jest... I teraz nie możemy many, nie? Ale... No ale patrzcie, jak to sieka, nie? Wreszcie to sieka jakoś. I mogę sobie wrzucić... drewnianą tarczę. No i teraz będę... Teraz będę kosił. Dobra, zaczynamy grę. Oficjalnie. Tu są jakieś łupki. Tylko jak ja bym mógł przejść tam dalej? Chyba tu, nie? No nie wiem, czy tu idę fabularnie, może... Może też nie idę fabularnie, ale przynajmniej miecz dostałem. No niby tam powinienem. No i patrzcie, i mogę normalnie zablokować wreszcie tarczą przeciwnika. No, jest normalna parada. Nie no, tamtym to ja bym musiał rolować wszystkich. A tu na rolkach to ciężko się gra. Dobra, jest git. Mamy tarczę i miecz. Wreszcie mogę grać. Ale długo im to zajęło. Naprawdę długo im to zajęło, żeby mi takie coś dać na start. Okej. Fiolka postawy. A tutaj te fiolki... Bo tu mamy te... Te fioleczki, nie? Bo tu mamy postawy... Koncentracji... A tu kondycji. To sobie przypiszemy. Odłamek jakiś. Otrzymaj natychmiast 50 punktów doświadczenia? Ale to fajne, jak będzie brakowało. Bo teraz tak, bo tu mamy piruet. No tak, tu mamy piruet. Na drugiej ręce. Czyli też są umiejętności many. No i gra. Tylko jak się tam dostać? No bo ogólnie tam chcemy iść. No to wydaje mi się, że jednak tu. No. Ewentualnie tu. Dobra, to jeszcze sprawdzę to. Jeszcze sprawdzę tutaj tą, ale możliwe, że będę musiał z góry przejść. Dobra, patrzcie tego. Jesteśmy dalej. Tu jest znowu ten boss. To jest jakiś taki piruet właśnie. O, no i teraz to ja mogę siekać. O kurde. Słucham? Czy ja straciłem pancerz? Klasa wagowa na fast. Chyba straciłem pancerz. No to ładnie. No to ładnie, fajnie było. Ale się skończyło. 20-19, dobra. Ej, to wiecie co? Jeszcze bym tutaj sprawdził. Czy tutaj nie przejdziemy gdzieś dalej? No może tutaj. Ale przynajmniej mam mieczyk. A może tutaj? Chyba tak. I my żeśmy wszystko poboczne robili, tak? Tak. Dobra, to mieliśmy przejść po prostu tu. Ale mam miecz. No to teraz się zacznie Saigon. Rozdarty chłop jest. Ja cię kręcę. Chłop jest rozdarty. Aha. Z jedną zupą. To jest dopiero sprawdzian.
Będzie fajnie. Będzie fajnie. Dobra, no to pierwsza lekcja od bossa za nami. Wiecie, czego się nauczyłem? Musiałem sprawdzić sobie tutaj ekwipunek i jest kowal nawet przy ognisku, ale wiecie co? Ja tak patrzyłem, gdzie jest ta zupa krabowa. I ja to muszę użyć. Do przyrządzenia potrawy niezbędne jest ognisko. Użyj tego przedmiotu, aby poznać przepis. No i poznać przepis. No i teraz mamy, nie? Teraz mamy super. Tu jeszcze 50 punktów, to też by było spoko. Nieznanego pochodzenia. Tu jeszcze mamy bombki. No i dobra, zobaczmy, jak się tego kraba teraz gotuje. O! Skrzypłocz i bylica. No to patrzcie. Możemy sobie zrobić... No dobra, zrobię sobie 7. Czyli mamy drugi przepis. Elegancko. A tego mogę sobie zrobić 1? No dobra, jest git. No i teraz to ja mam zupę krabową. Elegancko. I wiecie jeszcze co? Ten chłop ogólnie... Tutaj może wszystko naprawić, to już sobie ogarnąłem. Ale też można u niego kupić... Na przykład taki toporek, nie? Ten toporek będzie u nas pod siłę. Pod 13. Oj, tu jest jeszcze na kary z mięsem, też spoko. No i tu mamy łopatę. Bo ja tego nie mam, za 20 jest łopata. Może sobie dziabnę. Bo to by było spoko, ale... Pamiętajcie, żeby... Jak macie takie przepisy, żeby je... Po prostu... Użyć, nie? Żeby je po prostu używać. No to dobra. To w takim stanie... Spróbujemy na tego bosika drugi raz, co? Dobra, tu już chyba wszystko. Spróbujemy. A i on od razu atakuje. Okej. Myślę, że po prostu muszę mniej staminy używać. Naraz. I będzie okej. Dobra, dawaj krabówkę. Okej, muszę jeszcze poczekać, tak? O dobra, on jest do pokonania. Pierwsze takie wejście było ciężkie. Żeby tu się w ogóle okiełznać. A i jeszcze w sumie mamy ten, nie? Taki atak. Dobra. Całkiem fajny. My żyjemy? Dobra, chyba się trochę wkurzył. Kurde, ale tej staminy jest mało, nie? Tej staminy dali mało na start, powiem szczerze. Tego jeszcze nie mamy. No coś tam mnie zatruł. Dobra, jest grubo, jest grubo. No ten atak jest dosyć mocny, nie powiem. Dobra, zjedz. Kurde, no ta stamina trzeba naprawdę zarządzać. Jak tam? Dobra, dawaj to. Powiem wam, że przytankowałem. Ej, serio mnie zabił?
Czyż on nie miał zdrowia? No nie wierzę. Dobra, jeszcze raz. Dobra, on to próbujemy dalej, ale... Powiem wam, że tutaj właśnie ta staminka na start trzeba naprawdę ładnie zarządzać. Chyba raz, dwa i już. I uciekamy, nie? Tak, na to wygląda. Dobra, mocny atak wszedł. O, i na tej umiejętności jest cooldown, tak? Dobra, dawaj jeszcze jedno. Okej, w miarę fajnie teraz. Musimy do tego spokojniej podejść. Bo ta stamina bardzo szybko leci na start. No i też te ataki go nie wytrącają z równowagi, to trzeba pamiętać. No nie ma tak lekko. Dobra, dawaj ostatnią. Bardzo dużo te rolki staminy biorą, nie? To jest dziwne. Znowu mnie ubije? Dobra. Jest okej. Mamy jakieś sztylety. Sakrament. No, to powiem wam, że teraz to się zaczyna gierka. Dostaliśmy miecz. Mniej więcej te rzeczy tutaj ogarnąłem, jak działa świat. Myślę, że teraz to będzie z górki. Chyba najgorsze za nami. Żeby ogarnąć co i jak. Ale na pewno wymagająca giera będzie. Zwłaszcza z tą staminą. State your business. Quickly. Don't think just because you failed the beast, you're an ally. It's all right, Winnick. I apologize for the lack of hospitality. My friend here has his guard up for good reason. Once the raiders took the old fortress, their bloodshed has drawn more and more of those things towards our city. How did you manage to slay that monstrosity? My god. Your serum. The Watcher's call has been answered. Ha! I told that old coot he was wasting his time. For once, I'm glad I was wrong. Serum, in the flesh and on our island. I thought you'd be taller. Your kind's welcome within our walls. I trust you'll find a home here. Seek the Watcher, up in the rookery. Welcome to Sacrament. Sakrament, ale powiem wam, że coś z optymalizacją się dzieje. Coś się dzieje z optymalizacją. I to srogo. Odblokowano szybką podróż. O, wejdź w interakcję z głównym szeptem. W sakramencie, tak? Poznaliśmy gubernatora sakramentu. Niejakiego... Ellswortha kazał nam znaleźć obserwatora w wieży legowiska daleko centrum miasta. A. To jeszcze trochę. I tu można sobie w ogóle znaczniki też dawać, tak jak w Eldenie.
I to już mamy, nie? Kreaturę mamy. Sacrament's gates are always open to those in need, or those who keep her safe. Help yourself to our food and shelter. But leave the ale to me. Dobra. Czyli mamy pierwsze miasto. Powiem wam, że super. Oh, God's reach, what now? Me inn's nothing but cinders, and my husband went venturing down to the shallows and never returned. Oh, but no. That ain't enough suffering to put on these shoulders. Now I gotta deal with some outsider trampling over my livelihood. Can you rebuild me tavern? Can you find that suit for Brain's kooka married? No? Well, in that case, we got doors on all sides now. Kindly choose one. Ej, tu będzie bardzo dużo. I powiem wam, że właśnie tam jakiś problem z optymalizacją był w tym miejscu. Mąż kaczmarki, nowe zadanie. Kaczmarka powiedziała, że jej mąż zaginął na płyciznach w okolicy fortecy marynarzy. O, patrzcie, i tu jest takie zadanko. Ale czy to są główne? No niby główne, wszystkie zadania, nie? Sakrament mąż kaczmarki. To wiecie co, trzeba z każdym gadać na pewno. No, teraz już giera w miarę się ogarnęła. You hacked your way to our gates without a moment's thought. Our hero, everyone. Our hero has come. Butchering their way through what's left of our friends, our family, our children. Dobra, mamy 140. You might have carved your way through Dadak's forces near the coast. But the Risen always have something else up their sleeve. Maybe that torn thing you put out of its misery was their doing. Some sadistic scheme. Maybe they're already inside the gates. Good thing my eyes are wide and my wits sharp. Now move along, get to the rookery. Can't you see I'm on duty? Dobra. No to był taki, powiedzmy, tutorialowy, nie? Bosik pierwszy. Ale już nam troszkę pokazał, jak tu będzie hardkorowo. I jak rozległe są te lokacje. Came here on a ship from the mainland. Not as a passenger, mind you. I rode with the goats below decks. Dobra, do takich drzwi ja mogę wejść? Nie za bardzo, nie? Trzeba by przy ognisku jeszcze usiąść. I used to paint in the woods outside the city's walls. The Marin Forest. What a place. What a haven of beauty. Kurde, ale tu jest hub. Tu jest większy hub niż w Nexusie. Oh, what a mess that was. I saw you flailing and sweating down there against that demon earlier. Why put yourself through it, Serim? Stay here, inside Sacrament's walls. I wouldn't square off against a beast like that for 1,000 silver. Glory, whew. Nie, my jesteśmy takim wybrańcem Cerimem, tak? Który musi położyć kres tej pladze. Dobra, tam jeszcze sobie łopatę też ogarnąłem. O, mały eliksir doświadczenia. To by było fajne, bo można sobie po prostu expa wrzucić. A tu jeszcze coś na górze. Well done, Saren. That was a mighty battle you fought to get here. I saw the whole thing. But there's another battle raging inside the city. Against a beast with no face. It cannot be. Bez twarzy? Save her. Have you heard of it? It's choking the life from Sacrament as we speak. And no one can stop it. Every day clean is a blessing as far as I'm concerned. What do I do? I stand here. I'm no soldier. I'm an auditor. I just... Dobra, ale tutaj jest bardzo dużo tych postaci, nie? Good for you. You brought down that monster that's been stalking our gate. But at least that thing was keeping the Risen at bay. Now they'll bring Sacrament's doom, mark my words.
Elsworth's too soft on all of it. The plague, the criminals, the Dasha. If I was in charge, I'd set things right. Dobra, elegancko. Później sobie gdzieś tam doświadczenie wrzucę. O. Jakieś łachmany, a tutaj te sztyleciki. Lepsze czy nie? Czekajcie, nie mogę na te sztylety. Nie, to jest słabsze. Koszt zyska i to jest 10. Nie, to nie będą pod nasz styl. Ustrzępione spodnie. Nie, to tutaj. Tutaj jest wszystko już ogarnięte. Dobra, idę stąd, bo powiem wam, że no na ten moment właśnie jest problem z optymalizacją. Ja to sobie jeszcze zaraz poustawiam, ale muszę gdzieś do Ognicha ogarnąć. I tak, tam jest Ognicho. I tak musimy do tego sakramentu, nie? Do legowiska. As a child in Meran Village, my parents told me bedtime stories of Serum warriors. In a way, the tales of your kind inspired me to something greater than farming. I took up a sword to defend Sacrament, watching you cut your way through that beast outside the gates. Well, I still have a long way to go. Make your way to the rookery. Sacrament welcomed Dasha like me. Surely she'll welcome a Serum as well. Dobra, fajnie. Co tam można upichcić tym razem? O, tu mamy dwie. Bylice, czyli ta bylica będzie bardzo ważna. Zupa krabowa. Tu jakieś kości, nowe rzeczy. Dobra, może przeżyję. Może przeżyję na tej zupce. Czyli tak. O. Cmentarz, moczary i legowisko jest tutaj. Ja ci kręcę. O, dawaj te. To się przyda bardzo. Można tu jakoś zejść? No, powiem wam, że rozbudowane to wszystko. Tutaj co my mamy? Rynek, cmentarz, kamieniarz. Kamieniarz tam jest jakiś? Ja cię kręcę. Elsworth had his chance. This city deserves better. Elsworth let the Risen take the old fortress. How long until he surrenders our very homes? Dobra, elegancko. Jak tam w ogóle na mapie to wygląda? A, tutaj. Dobra, nie będziemy chyba z każdym gadać. Jest Knieja Marin, rynek, kamieniarz. To oczywiście nie pójdę zgodnie z fabułą, nie? Oczywiście, że nie pójdę. Pójdę na jakichś hardkorów, którzy mnie zabiją na hita. Tak będzie najlepiej. Tu jest jakaś fajna góra. Ale powiem wam, że właśnie te poboczne ścieżki są bardzo trudne, na razie. Także to... To Soulsowo poszło. Perhaps he could use a new servant. I'll work for just a few coppers, I will. Myślałem, że kwestik. Ale kurde. A tu wejdę, nie? Chociaż to można rozwalać. Czasami, nie? Nie, tego akurat nie. Ten majster? I was like you once, tracked down raiders, and worse, any under their breath they call me the bloody butcher. Oh, I confess, I loved it. Took a job once that led me deep into the floodlands. I got the bastard too, but not before he nicked me in the arm, splashing about like a dying fish. Didn't think much of it at the time, but that water. It wasn't long before the black rot set in. Lost my arm to no more than a pinprick. Can you believe that? And now I'm here. They don't call me the butcher no more. Kurde, to też jak quest wyglądało.
Wam szczerze powiem, wszystko wygląda jak quest. Dobra. Kasa się bardzo przyda, jest na razie portfelik bardzo malutki. No, powiem wam, że takie właśnie wejście w tą grę jest dosyć hardkorowe. Mały kącik. O, i tu jesteśmy. Powiem wam, że właśnie wejście w tą grę jest bardzo hardkorowe, ale później to się wszystko jakoś wyklepie, nie? Tak, to się później wyklepie. Chyba przyszliśmy, ale z drugiej strony. Tu jakaś mega forteca. To co, to tutaj ten ryneczek? O, dawaj tą bylicę, chłopie. O, i tu można w ogóle wykopać sobie. Patrzcie, łopatą. Ale dziabie. No bo teraz już mamy wszystkie przyrządy. Możemy i łowić, i ścinać drewno. Ej, ale to długo robi, nie? Takie wykopanie skarbu. O! Sękata laska, to już porządna rzecz. Ja tu co jest? To wygląda na kowadło. Z kim ja mam teraz porozmawiać? A, gdzieś tutaj. Dobra, tam jest ten szepcik. Idę do tego szeptu. O, no, dobra. Fast travel. Last whisper? Ej, serio? Kliknęło się to? Nie wierzę. No czasami są takie nieporozumienia jeszcze na start. Gdzie mnie teraz wyrzuci? Przed tego bossa? Odblokowano szybką podróż. Kiedy odpoczniesz przy szepcie, zyskasz możliwość powrotu do głównego szeptu w sakramencie. Odpoczywanie w głównym szepcie pozwoli ci wrócić do ostatniego odwiedzonego, poza murami. Przywiązuj uwagę do tego, które szepty będziesz aktywować, ponieważ będą one wyznaczać kierunek twojej podróży z sakramentu. A, czyli ostatni, no tak. Dobra, a tu jest ten kowal cały czas? Nie, on już sobie poszedł. Fast travel, sakrament. Czyli mamy tylko jedną taką drogę. W jedną stronę. Dobra, wiecie co? Jakieś sterowniki teraz wydali, więc może będzie lepiej. Bo na premierę jeszcze nie było. So, the water was right. You came, but I must introduce myself. I am Elsa, an historian. Tell me, can you feel it? That flickering in the air? I'm convinced this spot is the site of some ancient Sarum remnant, but it lies just beyond my vision. There are relics of your kind all over Sacra. Another was just discovered in the stonemason shot by the cemetery. You should see it for yourself. Perhaps it's your temple, your library. My mamy jakąś historię jeszcze? Dobra, czyli tak, rynek, sala wojenna, legowisko. To idę do tego legowiska, nie? No, should have never let the Risen take the keep. Ktoś mnie tutaj przyjmie? Sala wojenna. Dobra, gdzie oni chcą mnie jeszcze? A, to jest gdzieś tutaj, wyżej. Dobra, próbujemy. Próbujemy się dostać do tego legowiska. A, tutaj. Handlarz? Nothing compares to the view from high atop our great port wall. Just don't take one step too many, eh? Nie. Nie, to nie jest handlarz jednak. Oj, no to bym spadł.
Patrzcie. Bylica. Można spaść na łeb. No to co to by było? O bohaterze, o pionierze niestrudzony. Gdzie nie dopłynął żaden statek, nie powstała żadna szlachetna stopa. Od czasów wielkiej zarazy przyniósł życie i światło i zbudował to miasto. O ojcze, o dziecię boskich objęć. Przez te bruki i płyty, wyrwane z ziemi i kości, przywrócił porządek herezji i zbudował to miasto. Dobra. Idę. Jeszcze tam? No ja tu muszę pichcić pani. Patrzcie, dużo tego mamy. No i teraz już jest lepiej. Po prostu jakieś sterowniki teraz wydali. Ale powiem wam, że te pierwsze godziny to hardkorowe. Czy to jest to legowisko? Niby tutaj gdzieś za mostem, nie? Ale to też fajnie wygląda. Tak, legowisko tutaj. To też tu fajnie wygląda. No ogólnie... ta gra światła i cienia jest hardkorowa. Przepięknie wygląda. Ale żeby to działało, nie? Bo to niezależnie od sprzętu. Legowisko. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia.